Do tego felietonu szukałem samochodu z jak największym przebiegiem. No i znalazłem. A to, co tutaj jest na zegarze, naprawdę robi wrażenie. Takie auto było mi potrzebne dlatego, że przy tym przebiegu silnik lata świetności ma już za sobą, a ja dzisiaj chcę zrobić tak zwany szybki remont. To nie pomyłka. Ten samochód naprawdę przejechał ponad 600 tysięcy kilometrów. Jak przejrzycie internet, znajdziecie setki preparatów, które teoretycznie mają uzdrowić wasz silnik. Ale nieważne, jaki preparat wybierzecie. Żeby działał, musi mieć jeden konkretny składnik chemiczny w sobie, a dokładnie dwusiarczek molibdenu. Co robi taki dwusiarczek molibdenu? Uzupełnia pory i wżery. To taka szpachla do naszych silników. No i właśnie mam taki preparat, gdzie tutaj jest dwusiarczek molibdenu i pokażę wam, że taki preparat działa, ale najpierw muszę spuścić olej, bo żeby to miało sens, to ten preparat musimy zmieszać z nowym olejem. Także zaczynam od wymiany oleju. Śruba spustowa poszła lekko, gorzej z filtrem. Potrzebny był specjalny klucz. Udało się. No i właśnie dlatego filtr dokręca się ręką, bo później trzeba walczyć, tak jak w tym przypadku. Po zamontowaniu nowego filtra Grzesiek zalewa silnik świeżym olejem. Jeżeli będziecie to robić sami, najlepiej taki dwusiarczek molibdenu zmieszać z olejem, zanim go wlejecie. Ja tego nie robię, dlatego że chcę wam pokazać różnicę najpierw na samym oleju, a później na samym nowym oleju z dwusiarczkiem molibdenu. Gotowy preparat zawierający ten magiczny dwusiarczek molibdenu kosztuje około 40 zł. Czas więc na pierwszy test. Badanie parametrów silnika po wlaniu świeżego oleju bez żadnego dodatku. Podpiąłem manometr, żeby sprawdzić ciśnienie oleju na wolnych obrotach, bo to jeden z najważniejszych parametrów. Zobaczmy, rozgrzany silnik, 3 bary. No muszę wam powiedzieć, że 3 bary na silnik, który ma przejechane 600 tysięcy kilometrów, to doskonały wynik. Kiedyś to robili silniki, dzisiaj już takich silników nie ma i na pewno nie będzie. No i jeszcze jeden parametr, który mogę sprawdzić, to głośność pracy silnika. Zużyty, luźny silnik jest głośniejszy. Nowy, zwarty, cichszy. No dobra, zapamiętajcie teraz dwa parametry. Poziom głośności pracy silnika 61,6 dB i ciśnienie. Ciśnienie oleju nieco poniżej 3 barów. Oczywiście silnik rozgrzany do prawidłowej temperatury pracy. Teraz co? Wyłączam silnik, dolewam preparatu i samochód pojedzie zrobić kilkadziesiąt kilometrów. No bo ten preparat nie działa jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Zawartość takiej standardowej butelki wystarcza na 5 litrów oleju, a więc na uzdrowienie jednego silnika. Dwusiarczek molibdenu możecie też kupić w proszku i mieszając go z olejem, sami sobie zrobicie preparat do silników od 2 do 5 gramów na litr. A uwaga do skrzyń biegów, bo tam też on działa od 10 do 20 gramów. Ale pamiętajcie, ten proszek musicie idealnie rozmieszać z olejem. Jeżeli go źle rozmieszacie, w pierwszej kolejności zatkacie filtr oleju, no i zamiast naprawić motor, to go popsujecie, bo stracicie ciśnienie oleju. Wersję płynną można natomiast wlać bezpośrednio do silnika. Czas na przejażdżkę, a po niej kolejny test. Grzesiek ponownie podpina do silnika manometr. Samochód zrobił prawie 30 km. Tak naprawdę to żaden wynik, bo dwusiarczek molibdenu zaczyna działać dopiero dobrze od 1000 km. Ale ten samochód wziąłem do programu głównie dlatego, że bierze olej. I bierze go około litra na 5000. I wtedy taki preparat ma dużą szansę uzdrowić ten motor. Natomiast jeżeli wasz samochód bierze litr na 1000, to nie spodziewajcie się cudów. Trzeba będzie zrobić remont.
nanometr podpięty. Można wykonać kolejny pomiar, tym razem po użyciu dwusiarczku molibdenu. Ciśnienie oleju zostało na tym samym poziomie, ale wcale nie jestem tym zaskoczony, dlatego że jest idealne, książkowe. Jestem zaskoczony jedynie stanem, dobrym stanem tego silnika, ale zobaczcie na hałas. Po przejechaniu zaledwie 30 km jest już pół decybela mniej, a skoro silnik się wycisza, to się uszczelnia, a skoro się uszczelnia, to jest szansa, że dobije do miliona kilometrów. Ale o tym przekonamy się za kilka lat. Koszt takiego szybkiego remontu to, przypomnijmy, zaledwie 40 zł, a robota żadna. 5 minut i po sprawie.